Hej, hej, siemanko! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Krew i Wino. Słuchajcie, dzisiaj wziąłem sobie zadanie, które miałem w dzienniku Rycerz do wynajęcia. Udaj się do księżęcego kamerariusza, by poznać szczegóły kontraktu. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to już wam przeczytam. Geralt natknął się na dość typowo wyglądające ogłoszenie. Ktoś poszukiwał pomocy rycerzy lub silnorękich. Wiedźmin doszedł do wniosku, że spełniał rzeczone wymagania i ruszył na plac śpiących rycerzy, by spotkać się z książęcym kamerariuszem. No dobra, zobaczymy, co to będzie, nie? Nie jeden rycerz zechciałby zostać waszym giermkiem. Teraz to nie ty. Rycerz postępuje tak, jak... Pamiętaj, Wiedźminie. Ty jesteś kamerariuszem, co tam? Witajcie, rycerzu. A, z tą grałem już gwinta kiedyś. Okej, okay, ale teraz jestem zadanie. Ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty? Z książęcego skarbca. Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. No ale zaraz. Do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Aha! O kurde, to na takiej zasadzie działa. To są jakieś zlecenia, 15 zleceń? Do zrobienia? Nie wiedziałem. Myślałem, że to jest jakieś zadanie takie konkretne. A nie na zasadzie... O, fuck. No nie. No nie. To powiem wam szczerze, że mi się nie chce tego robić, więc zróbmy coś innego. Zróbmy to zadanie wreszcie z mutagenami może, co? No kurde. No to w takim razie z takich zadań... Kurde, gdzie to jest w pobliżu jakieś... miejsce, gdzie mogę się... szybką podróż odbyć. A w lewo muszę jakoś odbić. No. W każdym razie musimy w tym momencie w takim razie sobie ogarnąć karty do gwinta. Tam tych lebiody, kurczę, też musimy chyba 5 znaleźć. Gości, którzy robią posąg lebiody. Oraz jak widać to. No to nie jest tak daleko. Oraz jak widać to. 15 zleceń poza murami miasta. To będzie dość długie. Prawdopodobnie zrobię sobie to na live gdzieś. Myślę, że na odcinku chodzenie od znaku zapytania do znaku zapytania nie będzie jakoś wielce ekscytujące. Nie to te zadania takie długie. Swoją drogą, słuchajcie, dzisiaj, no która jest? W pół do pierwszej chyba. No, za 15 pierwsza. Dzisiaj nagrywam ten odcinek, dzisiaj go zobaczycie. Nie zobaczycie dzisiaj Skyrima, z tego względu, że wczoraj miałem takie różne problemy, dzięki którym wróciłem późno i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Skyrim się bardzo długo renderuje w 60 klatkach i dzisiaj go już nie zdążę nagrać, wyrenderować i wrzucić, więc go dzisiaj nie będzie. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. To nie to... A, no jeszcze ciekawa rzecz, słuchajcie. Co? Bo ty mnie chyba nie rozumiesz. Powiedziała do kota, który nie chciał aportować patyka i dostała apopleksję. Nice. Ciekawa sprawa jest taka, że wczorajszy odcinek z... Jeszcze mi tylko polejcie strzemiennego. Wczorajszy odcinek z Wiedźmina zdobył dużo łapek w dół z tego względu, że podjąłem decyzję nie taką, jaką ktoś by sobie zażyczył, bądź też jaką ktoś by podjął. Popełnił śmiertelny błąd w tłumaczeniu. I to jest, co jest ciekawe, to, że wy utożsamiacie się mocno, wczuwacie się w moje filmy. To jest dla mnie komplement, z tego względu, że ktoś nie oceniał całości materiału, jako mój komentarz na materiale, tylko oceniał konkretny wybór w konkretnym zadaniu. To jest ciekawe, słuchajcie, za takie psychologiczne podejście, socjologiczne może, można by było rzec. Zagadał się na śmierć.
To jest dosyć ciekawe. Szef gildii bardów buklerski. Także mimo tego, że tam gdzieś są te kurcze łapki w dół, to jest to dosyć ciekawe i pochlebiające mi. Kolekcjoner wiedźmińskich rzeczy miał jeden, ale bardzo się starał. Dobra, gdzie jest ten pomnik? Księżniczka zamorskich krain. Znając moje szczęście, będzie to ostatni pomnik, jaki w ogóle zabiła go własna ambicja. Jaki w ogóle znajdę. Czy to też jest do znalezienia? Tak. Umarł jak żył po cichu. Pier chyba i Aleksander być może. Ledwo się znali, ale bardzo kochali. Ja pinkole, gdzie jest ten utopiec? Nie chcę. Czy nie, gdzie jest ten utopiec? O. I co, pasku? Dobra, ale my tu gadu, a... Dobra, chodź tu, utopcu. My tu gadu, a ja nie umiem znaleźć tego nagrobka, no come on. Wszystkie praktycznie nagrobki przejrzałem. A, jeszcze tu jest jakiś. Aaaa, mam cię. Alas Cavalalderno Vedelet, coś tam. Na płycie jest napis w starszej mowie. Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Eliren. Zaraza. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. No, zobaczmy. Ślady stóp. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki. Pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzi. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. No, raczej nie. Ale jego pamiętnik, czy tam notatnik, jak najbardziej. Zobaczmy. What? Zaraza. Ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Nagle więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Triss. No, mapa! Napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde, Dolinie Dziewięciu. Na mapie, którą przysłała Triss... Gdzie ja teraz zobaczę tą mapę? Znaczy, gdzie ja teraz znajdę tą mapę? Nie mapa świata, ekwipunek. Sprawdźmy, eliksiry. Oczywiście co? Szukałem nie tam, gdzie trzeba. Trzeba było szukać w przedmiotach fabularnych. Jak to jest związane z zadaniem jakimkolwiek, to prawdopodobnie trzeba szukać w przedmiotach fabularnych. No i jest. Pytanie tylko, co to ma znaczyć? Jak to mam odnieść do Toussaint? Nic z tego nie rozumiem, są jakieś szlaczki. Może wiedźmin coś z tego zrozumie. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saint-Retour. To tam musiała być ta Dolina Dziewięciu, trzeba to sprawdzić. No i sztosik. W takim razie lecimy... What? Tutaj? Ale jak? Na wodzie? A może dolinę zalała woda? Zeszła z gór duża woda i zalała dolinę. To by było... To byłby pomysł. Tak by mogło być. Tak było. Jakby to powiedział Saul. Ciekawe, czy Regis jeszcze jest, czy możemy go spotkać. I ciekawe, czy również Triss nadal u nas gości. Dziwna muzyka tutaj jest. Niespokojna taka. No dobra. Już nie będziemy kłopotać płotki, pójdziemy sobie sami na miejsce. A propos miejsca. Ojejku.
Wejść, znacznik. Czyżbym miał tutaj wchodzić? Nie mogę zanurkować? Serio? W podwodnych ruinach. Proszę mnie tutaj nie kłopotać. Ej, wiecie co? Jest prawdopodobnie taki eliksir, dzięki któremu mógłbym oddychać dłużej pod wodą. Ja chyba bym sobie go zrobił, wiecie? Z tego względu, że nie będę musiał się martwić o to, czy wytrzymam dłużej, czy wytrzymam krócej. Po prostu sobie zrobię eliksir, czyli alchemia. On się chyba nazywa orka, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, wiecie, uwolnić orkę. Barwniki. Jest orka. Brakuje składników. Brawo, Seto. Owoc balisy i szakłak. Skąd ja wezmę owoc balisy i szakłak? Znaczy, szakłak jest chyba pod wodą, ale owoca balisy nie mam zielonego pojęcia skąd wziąć. Znaczy, owoc balisy nie mam zielonego pojęcia skąd wziąć. Dlatego, no trudno. Będziemy musieli sobie poradzić na takim zwykłym wstrzymywaniu oddechu. No nurkuj ty, no klikam. Ej, kwadrat, halo. Czy tu jest jakaś... Ej, tu jest jakaś mielizna, aha, dlatego on nie chce zanurkować. Może teraz zanurkujesz, halo? Wiedźmin, Wiedźmin. Kwadrat naciskam. Ej! No co za patafix. Ej, on nie ma zamiaru zanurkować, naprawdę. No bez jaj. Ej, Geralt nie chce zanurkować, no co jest? What the fuck? Przepraszam za, ale... Geralt! Pało! Właś pod wodę! No co ty, kurde, jesteś głupi, czy z policji, czy jak? Przepraszam, takie głupie powiedzenie. No i pod wodę. No i pod wodę! Kurde, pod wodę, no co jest z tobą? Wiedźmin! What? No kurde, aż wam pokażę, nie? Patrzcie, tu jest kółko. Fokus, kamera, fokus. Halo, fokus. Tu jest kwadrat. Nurkuję. Czy wy to widzicie? Nie ma zamiaru pływać. Wiedźmin, proszę cię, nie denerwuj mnie. Przecież tu nie ma mielizny nawet, żeby... Ja pierdzielę, nie wierzę, co się z tobą dzieje, Geralt? Jesteś ostatnio jakiś taki niedorobiony. Dobra, mam pomysł. Poczekajmy do rana. Może... Ej, wtedy jak mnie wciągnęły te pielce pod wodę, to już byłem pod wodą. To było okej, ale teraz... Jest! Boże, coś się zgliczowało. Coś się zgliczyło. O, no teraz kurde działa. O. Jakiś portal. Ugh. I weźcie tutaj sobie, bądźcie z Geraltem po prostu, grajcie sobie Geraltem, no po prostu nie da rady, no nie da rady. Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. Pewnie jakiś golem, standardowo jakiś golem, pewnie jakiś żywiołak. No co to może być, Geralt? No co to może być? No... Piki wystające z ziemi. Ktoś to ma słabe poczucie humoru. Ja wiem, czy to piki to jakieś takie stolce, znaczy kolce. Um...
Tu coś ciekawego niby jest. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Jest! Ktoś w sensie bardzo teraz. Szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną drogę. No i nie trzeba było, kurde, po kolcach przechodzić, co? Sobie tutaj spokojnie, pyk, pyk, pyk. No i super. Co to za szczupła osóbka jest, która mnie tutaj wyprzedziła? Która mi zabiera to, co moje? Nigdy nie lubiłem kotów. Nie widzę cię, kotku. Kurde, no zlokuj go. Znowu mi się miecz psuje. No co to z ciebie wypadło? Esencja potwora. Okej. Ła! Prawo, lewo, prosto. Stawki to nie to. Co to? Nadpalony dziennik profesora Murrow. Sprawdźmy to. Odkąd nieopodal laboratorium zaczęły się kręcić jakieś podejrzane typy, zmuszony byłem wzmocnić zabezpieczenia. Podejrzewam, że są to zwyczajni bandyci szukający łatwego zarobku i raczej nie zainteresowani moimi badaniami, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Wybrudzony sazą nieczynnym. Poza tym, za radą zaprzyjaźnionego inżyniera postanowiłem postawić na proste zabezpieczenia mechaniczne. W jednej z sal po drodze do laboratorium umieściłem na znacznej wysokości cztery ruchome kamienie, które gdy je wcisnąć, zwalniają mechanizm zabezpieczający i otwierają drzwi. Dla mnie to pestka, ponieważ wymaga jedno użycia prostego zaklęcia, podczas gdy dla zwykłego rabusia może stanowić wyzwanie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, owe kamienie należy dostrzec i skojarzyć, do czego służą, oraz znaleźć sposób na to, jak je wcisnąć. A zaraz, a tutaj można wyskoczyć? Mogę po tej kulce przejść? Co, znowu? Zaraz. Mogłem się tego spodziewać. No, i dalej możemy sobie iść. Niebieski mutagen nawet z niego wyleciał. Nieźle. Co mnie tu... Co mnie tu jeszcze będzie spotykało? Kurde, mógłbym jak Nathan Drake sobie po tej... Co to? Srebrna szkatułka. Boże, jakie tutaj są fajne rzeczy. No to akurat nie. To pewnie Arda. No jasne. Zamknięte. Według zapisków, które znalazłem, żeby przejść dalej, powinienem nacisnąć jakieś cztery wystające kamienie. Spróbuję dosięgnąć ich z kuszy. Oczywiście, taki też miałem pomysł. Raz. Dwa. Jeszcze są... Zaraz, tu coś jest. Nie. Wait. Jeszcze jeden gdzieś jest. Aha! Proszę bardzo. Udało się. Open the door. Nie wiem tylko, co z tą liną. Interesujące miejsce. Oho. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Mam dziwne wrażenie, że te gargulce mogą ożyć. Amulet drga. Tak też myślałem. Nie jesteś milenialny.
No kurde. No tak, mogłem się domyślić. Nie będzie to pewnie jeden? A? Na razie jeden, dobra. Okej, okay, co to mamy? Łapa gargulca. Ej, położyłem tej łapy gargulca, nie wiem czy... Bo... No wspaniale. Portale. O, portale! Coraz lepiej. Raz, dwa, trzy portale. No dobra, spróbujmy w takim razie w lewy. A wybombi mnie gdzie? Tu na górze. No dobra. Zastanawiam, gdzie teraz mógłbym wejść. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. No tak, tylko teraz się zastanawiam, które to będzie odpowiednie, Geralt, wiesz? To mnie zaprowadzi prawdopodobnie na dół. Zaraz. Też myślałem. Jestem w punkcie wyjścia. Chyba, że ten lewy. Tam był jakiś kościotrup, kurde, do przerobienia. Zaraz. Jestem w punkcie wyjścia. Jak to w punkcie wyjścia? Zaraz. Jest tak w przypadku tego posągu. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Ale w przypadku tego posągu niestety nie. Chyba, że... Kurde, Seto, jesteś idiotą. Przecież tutaj jest możliwość wskoczenia. Okej. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Jeszcze kolejne przejście? A teraz tamten posąg na co patrzy? Dobra. Ten posąg patrzy w kierunku... No w tym kierunku. Zobaczymy, czy to będzie ten portal. Aha! Tutaj jest. Moro musiał mieć swoje laboratorium. No nieźle. Udało się po dłuższym Krystal. Czasie. Mega... Powinienem włożyć go do megaskopu. Ale brakuje w ogóle... dwóch kryształów. To w ogóle megaskop. Teraz czyli wystarczy czarodziej. Wybrać któryś z wpisów. Ale zaraz. No dobra, w pierwszy wpis. Aha, bo to są zapiski tych rozmów prawdopodobnie. Jule 18, 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka Wiedźminom. Ale stało się, a w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jerome'a normalnemu życiu. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. No właśnie. I co to znaczy dla mnie? Myślałem, że to będzie coś dla mnie.
że będę mógł sobie wzmocnić te silni, te mutacje, a tutaj, kurde, będę mógł je usunąć. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj z kolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. No dobra. A co to jest w ogóle, to brakuje kryształu? Brakuje kryształu z zapisem. Może gdzieś tu leży, ale piąty wpis. To będzie ostatni prawdopodobnie. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Żeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację. Czyniąc go jeszcze chodzi. Szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. O to mi chodzi. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch. Tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. Smutne trochę. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Podsumuję. Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji. Ale jedyne, co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. Dobra, czyli tak, tutaj mamy megaskop. Kryształ do megaskopu. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. No pewnie nie. Żelazna dziewica. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? No prawdopodobnie jakieś zapiski tutaj gdzieś są. Co to? Większy mutagen. Skolopendromorf. Kryształek. Patrzcie, ile tutaj mutagenów w ogóle jest. Preparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. No, nigdy nie wiesz. Tutaj będzie prawdopodobnie wyjście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rudy. Ładna biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. No dobra. I teraz tak. Dlaczego mi pokazuje jeszcze tam coś? A tu jeszcze na górze coś jest? Wronie oko. A, to wezmę wszystko. Super. O. I to też chętnie. Dobra. A, po drugiej stronie też coś jest. Tutaj jakieś ciekawe rzeczy. O, tutaj akurat słabe. No i teraz tak, czy jest szansa
włożyć te kryształy. Ten kryształ pewnie idzie tu. Wszystkie kryształy na miejsca. Ciekawe. Czyli jeszcze dwa zapiski są do przejrzenia. No. Użyj. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Mhm. I mamy wpis drugi i wpis czwarty. Czyli będziemy mieć całą historię, cały zapis. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Okej. I czwarty. Takie krótkie wpisiki. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Jakieś podsumowanie, Geralt? Coś nowego? Nie. Wystarczy już. Wystarczy oglądania, a my tymczasem zdobądź zmutowane jaja skolopendromorfów. I to mi się coś wydaje, że to nie będzie takie proste. Prawdopodobnie te skolopendromorfy trzeba będzie pokonać. Możesz nie? Matka skolopendromorfica się... Ło! Biała wdowa! O, come on. Okej. Ale faktycznie biała. Wow, 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 co jest? Co jeszcze? No! Ile jeszcze? Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. Proszę bardzo. A tutaj te trochę jaja chyba przebrane, co mi się wydaje. Dobra, czy tu są jakieś jaja do wzięcia? Ja chyba tu żadnych nie widzę, ale tam jeszcze są jeszcze... Jeszcze chyba jakieś skolopendromorfy są. O kurde, jak to boli. Jeszcze? O, są jajeczka. Białko! 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 Okej. To co, wracamy? No widzę, że tutaj Ardem trzeba będzie potraktować. Super. O, no nie mówcie mi, że ja mam do tego wejść.
Umiej zmutowane w urządzeniu profesora Moro i uruchom aparaturę. Myślę, że to jest... Gdzie mam to umieć? A tu, z tyłu! Białko. Rozbierz się i uruchom aparaturę. W pełnym rynsztunku raczej nie. Okej, Wiedźmin, rozumiem. Chcesz z gołą klatą wejść? Proszę bardzo. Ale jakby co, to nie na mnie. Ma sensu się tu pakować. Muszę zdjąć pancerz. A, broń też, no dobra. Zostawić teraz broń na zewnątrz. Ej! No przecież zdjąłem wszystko. Co jeszcze niby? Zostawić broń na zewnątrz, ale to nie mogę mieć w ekwipunku chociaż? Teraz. Nie mogę mieć pochodni. Najwyższy czas się przekonać, czemu te geny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Ale Wiedźmin, co mi się wydaje, że to nie będzie miłe uczucie. O-o. Nie było mądre, żeby wszystko robić samemu. Bo jak zginiesz, to nikt ci nie pomoże. Mutacje. System mutacji został odblokowany. Mutacje umożliwiają wykształcenie specjalnych zdolności, które nie leżą w zasięgu zwykłych śmiertelników. Panel postaci. Więcej się dowiedzieć. Opuść laboratorium. I co moje rzeczy? Oddawać. No to ciekawe. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Oczywiście, że się da. Proszę bardzo, jak się da. Przepraszam. Już nieraz takie rzeczy robiliśmy. Żeby naładować znaczek. No i proszę. Zadanie zaktualizowane, a tak naprawdę wykonane. Ej, w ogóle to wynurzmy się może. Czyli mamy odblokowane mutacje. Milusio! Dobra, kochani, to w takim razie mutacje sprawdzimy sobie w następnym odcinku, myślę. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Poszperamy. A ja tymczasem wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.